Hubi Wubi Chapter 2. A to jest w ogóle Chapter 2, czy nie? Czekajcie. Chapter 2. Flying Web with Poppy Now Free. The Situation Begins to Change. A co to jest? Aha, czyli ja muszę znaleźć drogę ucieczki z Factory, a Poppy jest uwolniona. Dobra, no to jedziemy z tym koksem. Co, ja mam coś kliknąć? Aha, nie, to jakiś film jest. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. Mommy. What's the time? To będzie nowa straszna postać? Playtime. It's playtime! Co, u mnie wszystko spoko. Czy będzie jakaś obniżka na GeForce Now? Wiecie co? Nie, znaczy nie wiem, może będzie, ale aktualnie nie ma jakiejś. Wake up. Już się boję. UFO, tam był UFO, nie? Patrzcie, jak jest twarz UFO. A nie, to jest ta Poppy. Chapter 2. Ale to ile mam już taniej w tej Kanadzie? To jakiś tam kurs pewnie wymiany walut i tyle taniej. Aha, myśmy... O, fajnie, że to jest w ogóle ten sam moment. Myślałem, że to będzie jakiś inny moment, a myśmy ją uwolnili. Okej. No, o, tu coś jest. Było zamknięte wcześniej, nie? Patrzcie, jest Hubi Wubi. Hubi Wubi, Hubi Wubi. I dinozaur jakiś. Shit. Hubi Wubi. This way, ona mówi. O ja, tam jest dziura. Elliot Ludwig jakiś, to pewnie jest ten autor. Czekajcie. Ale co ja mam tu zrobić? Jakoś się huśnąć, czy co? Okej, dobra, kumam. Średnio to działa. Hubi Wubi. Dobra. Dobra. O kurde. A czemu ten klucz jest taki wielki? To pewnie do pokoju tego dziadka, co? Pewnie będzie coś strasznego. O. To są jakieś rysunki dzieci. A widzisz, czyli to dzieci rysowały rysunki i on je tylko kradł. I o to chodzi w tej grze. Okej. Opuśćmy sobie taśmę, zobaczymy. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise.
In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Koniec. Dobra, posążek zebrany. Jakieś tajne przejście ma w biurze. Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Czemu to się nie ten? Okej, teraz będzie dobrze. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, że jej pomagamy. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. Thank you, Poppy. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. Okay. As soon as you get on up here. Jak ja się tam dostać niby? Come on. While I'm still a doll. don't you want to come with me? You're making me sad. No chcę z tobą iść, ale musisz poczekać. Nie wiem, czy to tak, wiecie, czy ta gra polega na tym, że ja mam jakieś przedmioty tu przesuwać i na nich skakać, czy to... Chociaż troszeczkę widzę, że... Kurde, no, może z tą drabiną coś... Drążek masz do podciągnięcia się. Jaki drążek? Gdzie wy tu jakiś drążek widzicie? Gdzie tu jest niby jakiś drążek? A tu! A przecież ja tu byłem już. Nie kumam, no to po co bym miał tu wejść? Hey, I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the fence. This way. Mhm. Nie, bo myślałem, że ja mam iść do niej do góry, a ona po prostu chce, żebym ja tam sobie poszedł tak, o. Jezu, to w ogóle ona jakby, jak się puszczacie, to nie lecicie do przodu. Jakaś masakra jest. No wychodź z tego wenta. Teraz będzie pewnie straszna jakaś. Listen, I'm going to need you to trust me. Co się stało? Jezu, nie widziałem. No nie wiem.
Jest, hubi-ubi tu będzie, czuję to. A nie, jadę jakimś tunelem, jadę. Tower. Nikomu nie wiecie. Nie za bardzo wiem, jak to zrobić. Aha. Dziecko by nigdy na to nie wpadło. Dobrze, jestem taki kurde mądry, 200 IQ. Oj, hubi-ubi wyskakuje teraz na nas, czuję to. Ja jestem na niego gotowy, dlatego się nie boję. O nie, to jest tata. Kradła mi rękę. A nie, czekajcie, wpuści nas tu. Długi jest ten chapter 2, czy ten? Kaugi. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper. Kojarzy mi się to z tym konsolą do gry Game Station. We'll test show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Musical memory i co to będzie? Co się tu podziało? Kret chodził wielki. O, czekajcie. Musical memory. Mm-hmm.
Czyli co? Będzie dobrze. A bo to są te dłonie, ja je muszę wziąć jedną sobie. Trzeba ją będzie pomalować. Machine. No, tam u góry się coś chodzi. Ale jak tam wleźć? A, tu są schody. Czekajcie. Okej. Mhm. Dobra. Ługi, ługi, no. No i co? I ręka teraz do mnie musi się dostać. Dobra, kumam, o co chodzi. Czyli łapę już mam zieloną. I know when your birthday is. June 28. Okej. Wygląda jak finał Matrixa. Welcome to Musical Memory. No nie. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer Bunzo patterns oh, in yeah. quicker succession. Bunzo That's all. Good luck. Yes, Bunzo. Tego typu. Nie mogę oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time ja since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, that's the dinner bell. Good luck. Co za akcja. No dajecie. Green. Green. Red. Green. Red. Green. Red. Blue. Green. Red. Blue. Blue.
blue, yellow. Round two. Red. Red, green. Red, green, yellow. Red, green, yellow, green. Red, green, yellow, green, green. Red, green, yellow, green, green, violet. Trudne. Kurde, udało się. Round four. Blue. Blue J. Blue J heart. Blue J heart red. O nie! Round 5. Blue, blue, heart, ravenous, squash, orange, lambda, smiley face, yellow, red, green, that's the color, purple neck, massive, yellow, green, that's the neck, orange, purple neck, violet, a green, burgundy, blue, heart, burgundy, that's ravenous, orange. Udało się. Oh, it broke. That's no fun. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Okay, 1/3 kodu. Mommy was hoping the game could last a little longer. Za pierwszym razem. Mommy knows. Ta mami nie jest taka straszna jak Hubi Ubi, bo ona wygląda słodziutko i ma taki głos całkiem spoko. Dobra, zepsuło się. No my już wiemy gdzie iść, bo sobie zrobiliśmy przejście. Wejść? U kurde. Rejected, I'm Owen the Owen. O kurde, spaliło się, dzieci się popaliły. Wanna hear a dino joke? Click once for the question, click again for the punchline. O. To jest ta zabawka. Myśmy też tam mieli taką złotą, to pewnie trzeba zebrać też, jak myślicie.
czy nie? Tylko jak to wyciągnąć? To by poszło pewnie, tylko trzeba to z jakimś innym kątem chycić. A nie, czekajcie, tu jest taka łapa u góry. Czemu to nie chce iść? Dobra, może to się to gdzieś tutaj uruchamia. O, jest Hubi Ubi. A to czemu zniknęło? A tu jest w ogóle ten kaseta, można tylko trzeba ją znaleźć. Spoko, tylko co tu trzeba porazić? O nie, wpadłem pod spód. To mogę wyjść. Gdzieś tu pewnie ta kaseta jest, nie? Szukać jej jakoś specjalnie nie będę. O! Tego nie przewidziałem. A, to się chyba uruchomiło, tak? To się wcześniej nie paliło. Dobra, to na pewno będę chciał tą złotą. Lepiej. Za pierwszym razem. No teraz też prawie było za pierwszym razem. Mi teraz powiedzcie, co ja mam z tym dalej robić. Mam to całe przeciągnąć, myślicie? No chyba tak, nie? Goniowi by się ta gra spodobała. Niedźwiedzia wziąć stąd. A gdzie jest ten? Do macnięcia. No i fajnie. Nie odnaleźliśmy kasety, ale tak jak mówię, to by trzeba było szukać, wiecie, tak jak ktoś tam jest, się specjalizuje w Hubim Ubim na YouTubie, to pewnie wszystkie kasety znajduje. A my po prostu gramy sobie w giereczkę. Czekaj. Aha, bo tu są te, dobra.
Kurde, jak teraz zejść? No, chyba wiem. Aha, nie wiem. Dobra, muszę chyba najpierw do góry nie wjadę, nie? A nie, wjadę, bo jestem przecież u góry, dobra, przepraszam. Nie, mogę tu wjechać. Tu sobie to przerwać. Tu sobie zrobić tak. Dobra. 200 IQ. No mówię, to nie jest gra dla najmłodszych. Nie dlatego, że jest jakaś straszna czy coś, tylko dlatego, że ona jest po prostu trudna. Coś łazi w ścianach. Oj, może nie powinienem tego robić. O nie, pająki. Ale myśmy tu byli. Aha, wyszliśmy już na zewnątrz. A ten koleś tu jest i w ogóle jakaś pajęczyca tu jest. Ubi, ubi. A, teraz będzie druga zagadka. Wow, you did fantastic. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you. Mommy. I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy. Wagga-wagga. Head upstairs and have fun. Wagga-waggy. Wagga-waggy! Da-da-da-da. No tak by mogła ta zabawka wyglądać. Myślę, że wszystkim dzieciom by się podobała. Nie musieli jej robić strasznej. Nie? Nie jest tak. O nie, będzie go trzeba... O Jezu, a jeszcze mi pocierzącymi zębami wyskoczy. Welcome to Wagga Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. No dobra. The toys in this game used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. O kurde. O nie. O Jezu, święty się mnie. Kurde, skąd on wyszedł? Ten łagi. Ja myślałem, nie słyszałem go z tej strony. Mam nadzieję, że na VR nie ma. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children.
Have fun. Kurde, te dźwięki są chyba randomowo puszczane. Pierdziele, no nie, skąd on wyszedł? No kurde, wszystkich tam ubiłem. Masakra. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Ja pierdolę. Niby go słychać, jak on buczy. Może ja tej dziury nie widzę, z której on... Może on z tamtej na przykład wychodzi z góry i ja w ogóle tego nie widzę. Albo ja go stuknąłem, ale nie do końca, wiecie o co chodzi. Ale tu na przykład nie widziałem tego, że tu coś wychodzi. Ja chyba tych nie widziałem niektórych tam, co się czaiły w tych rogach. Kurde, no chciałem już go uderzyć, no nie trafiłem. O Jezu, ile to tak? Chyba, że z tego trzeba jakoś uciec. Co myślicie o tym? Może to w nieskończoność jest, czy może mi brakowało jednego uderzenia tak naprawdę? Może tego nie da skończyć, tylko trzeba... Co myślicie o tym? Te ręce też nie do końca tak zawsze strzelają. Nie wiem, czemu to jest. Z czego to wynika?
tych narożnych nie widzę zupełnie. Kurde, no, nie do zrobienia to jest. Ale to jest jakby... Może to trzeba kilka razy zginąć. To jest oszustwo, może w ogóle nie powinienem tego losować. Wiecie, no nie wydaje mi się, żeby problemem było to, że ja to robię źle. Nie wiem, nie będę z nimi grał w ogóle w to. The prototype has saved us. O, patrzcie, coś się zmieniło, teraz jest jakieś czerwone. Nie no, kurde. Nie wiem, to trzeba przejść, jak myślicie? Czy można to olać? Chyba, że tu się te drzwiczki może otwierają w pewnym momencie, a ja tego nie zauważyłem w ogóle. Dobra, jeszcze raz zginę, zobaczymy co się stanie. Co im ciągle jest to samo, to nie mam pojęcia co tu trzeba. Może jednak trzeba to przejść, no ale... No nie wiem, no moim zdaniem już to całkiem nieźle robiłem, a ciągle to nic nie dawało. Może jest tak jak wtedy, że w pewnym momencie się coś odblokowuje i tu muszę wejść do jakiejś, nie wiem, bramy albo coś. Kurde, próbuję ostatni raz. Do końca, dopóki się nie skończy. No ale to się nie kończy, widziałeś ile ich było, nie dało się, ja nie jestem w... Te ręce mają jakiś cooldown na strzały.
udało się. No dobra. No i did it. No daj mi kurde drugą część kodu, bo nie mogę po prostu. Mommy is so proud of you. Here, mommy has another hint for you. Aha, tu. Tu są w ogóle jeszcze jakieś te. Only one game left to play. Sad. Mommy was hoping you'd stay here forever. Kurde, mami, ty jesteś taka fajna. It's never too late to change your mind. Push the button to feed me candy. Ciekawe, czy Huggy Wuggy się w ogóle jeszcze pojawi w tym chapterze, czy to już jest tylko ta Poppy, znaczy ta zła mami. Okej, tu jest ta kolejka, pewnie będziemy się przez to przebijać później. O nie, tylko nie Bebok. Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. O co chodzi w tej grze? No żeby się przytulić do Huggy'ego, ale kurde ciężko. No i co, uciekł mi. To nie wiem, co by mi to miało dać. Aha, to nie wiedziałem, że tak można. Ale znaczy jakoś to wyczaiłem, ale nie było to przecież proste. 200 IQ to było wymagane. Thank you.
Hagi wagi, hagi wagi, spoko, hagi wagi. Mind if I film this? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my APRs realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate, and some massive bloody... Oh, wait. You're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I happen to put the notion why it was, but it wasn't human. Patrzcie, co to będzie. Ten koleś się przestraszył, Hagi Wagi po niego przyszedł do roboty, jak zapomniał portfela w kafeterii. Jak tam było powiedziane. Jezu, on tu wyskoczy zaraz. A nie, bo to jest wyjście. A, bo myśmy wyszli już i teraz trzecia zagadka będzie. Nie boję się, że Boogie Woogie mnie zje w prawdziwości? Nie. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, Statues. Follow Statues. Down the stairs one last time. Hope you had a fun day at the game station. See you next time. Idziemy. Jakaś bateria? Dobra, nie wiem, co to za urządzenie. O kurde. Hungry to learn. Do you want to play with PJ? Aha, czekajcie, bo tu by trzeba było tak. Przełożyć. Hmm.
Kurde, 200 IQ. Aha, ale co mi to się, o co mi się otworzyło? Dzięki temu? A tutaj, o shit, tutaj jest to noga, słyszę jej nogi. To ona, nie? Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. Oh, cool. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. To znamy tą grę. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. They left Mommy to die. Mommy didn't deserve that. But you, you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Będzie trzeba dużo skakać chyba tymi, tymi. Jestem ciekaw, o co, co się stanie, jak się ruszę w ogóle po tym. Tego. Może trzeba olać to i po prostu lecieć. Kurde, nie kumam, że on tu przyszedł. Czemu się światło nie gasi? Trzeba to jakoś szybko przeskoczyć. Może od razu biec, w ogóle się nie zatrzymywać, wiecie? Nie
kumam w ogóle, no to bym musiał to przeskoczyć teraz, no po jasnemu. Chyba, że mam po prostu cisnąć nawet po jasnemu, bo tam się coś obraz tylko rozmywa, nie? Chyba, że on mnie gryzie dlatego, że ja się ruszyłem w tym, jak leciałem na tej ręce. Może on mnie nie dlatego gryzie, że mnie dogania. Kumacie, bo widzieliście, co się teraz stało. Oj, przepraszam. Czemu nie mogę dotykać drążków? Jesteście pewni? A jesteśmy pewni, że nie można dotykać drążków? Czy może mówię, ja chyba wtedy za bardzo, za daleko poleciałem. Mi się wydaje, że można dotykać drążków. Tylko, że ja po prostu lecę, jak jest jasno i to jest problem. Chodzić. Thank you.
Kurde, nie wiem co tu zrobić. Przecież jakoś mnie nie atakuje za bardzo tutaj. Coś tu nie powinno się stać? Dziura w podłodze była? A tu. Rzeczywiście. Właśnie, czemu ja uciekam, jak wygrałem? Kurde, mami się zdenerwowała. Zielona ręka prąd przenosi, w razie czego. Szuka. Co ta fabryka ma tyle pięter i to jeszcze pod ziemią? To jest fabryka czy bunkier? Wiecie. Mommy long legs has the ability to stretch any neck. She's very fast. Problem the. Perhaps there is a solution to put her in place. Proposal. Mommy long. Perfect. No tylko jest tyle napisane, że no, ona jest się troszeczkę źle zachowuje, ale ją tu będzie dobrze pracować. Okej, okay, i co mi to daje? Ja tu mogę zejść? Mhm. Tu gdzieś kaseta powinna być. Gdzie? A nie, tu muszę mieć zabawkę, żeby przejść. Aha, super. No nie wiedziałem, że jest niewidzialna ściana. Nawet powiem wam te zagadki tutaj w tej grze, całkiem ta, ja myślałem, że to będzie naprawdę słaba giera, a ta gra jest całkiem spoko. Bardzo fajna taka. Miau, miau, pan. Aha. Nie wiem, o co tu chodzi.
Aha. Nie kumam tego trochę. Ha, że one tu spadają. Dobra, kumam. Że tu niby jest źle. To nie odpowiada, co za to odpowiada. Niebieskie za czerwone odpowiada? Aha! O Jezu, bo to nie jest niebieskie za czerwone, to jest po prostu... Umam. Wszystko mamy. Game Station. No tak mi się to kojarzy z tą kurde podróbką PlayStation. Wiecie, o co chodzi. Siema, Benioffis. Bonzo. No to jest trochę survival horror, chociaż jakoś super straszny no on nie jest, nie? Co tu się stało?
że tu trzeba się wrócić. O, fuck. No i co tu będzie? Mami! To jest creepy. Nie wiem, gdzie ona zniknęła. Ale mi się udało ją zebrać. Mi się przydało ją wciągnąć do takiej właśnie, w taką zębatkę. Nie kumam, to jest jakaś zagadka? Co myślicie, to jest jakaś kolorowa zagadka, że trzeba jakieś kolorki poukładać, czy...? Może kolejny się RGB, czemu? Bo tak wchodzą do skrzyneczki. Aha, no to nie, to już tak zrobiłem raz. A, widzicie. Aha, widzicie, czyli RB, RBG, Y. No ładnie uciekamy z tego. Oh!
Jeszcze, że miałem się schować przed nią u góry. Idę zmienić pampersa. A czekajcie, ale co to jest? Co, uciekliśmy? Machine is clear of debits, wipe machines. Jeszcze wypadałoby zrobić. Tam coś jeszcze się świeci na czerwono, to pewnie jest ważne. Jak tam wejść? To może to się tak po prostu świeci, czekajcie. Tu już nie ma Dimiris, tam żeśmy, tu żeśmy wyleźli. Jeszcze jakaś łapa. Aha, tu. Nic więcej. Czy tak wyglądało, jakby to już było tyle? Aha, bo to jest tyle. Tylko trzeba było dobrze pociągnąć wajchę. No co za baba. Ale czekajcie, to który to jest moment gry? Gdzie mnie to przeniosło? Z powrotem tutaj? Chociaż myśmy już to przeszli. O jest. Co mam iść i uciec z powrotem?
w piecu się schowałem. Trudno losowało. Boże, ile ta gra trwa. Nie wiedziałem, powiedzieliście, że to trwa dwa razy dłużej niż ta poprzednia. A my już tu mamy półtorej godziny na koncie. Takie proste złapać to i jeszcze się wznieść. Złapałem się, nie zdążyłem pociągnąć. Myślałem, że się nie złapał. No nie mogę po prostu. Co za giera. Super, kuźwa. I co, od początku, tak? Te skoki, on, ta postać nie potrafi, jak się huśta, wyskoczyć tak do przodu. Wiecie, jak to normalnie byście się spodziewali.
Jezu, uciekam. Udało się chyba. Nie, zaraz z sufitu pewnie wyskoczy. Nie, ona tu idzie. Wiem, że ją tak ciągnie. A to co jest? Jakaś łapa, jakiegoś mechanika, to pewnie jest ten twórca tych zabawek. Tak zwany Edward Nożycoręki. Co? To już jest koniec gry? Uciekniemy? No fajnie, że ją wciągnęło, to już nas nie będzie gonić, chyba że jeszcze będzie jakiś wielki powrót jej. Jak ją zabrali jej zwłoki, to pewnie ją jeszcze będą sklejać. O! A no właśnie, bo myśmy mieli kod dostać. A dostaliśmy ten kod ostatni? Kurde, może ona go w ręce miała. To by nam gra nie pozwoliła wyjść. Co tu się robi tymi wejchami? A co, nie mam tram... nie tym? Może tu zjadę. Czerwony, żółty, czerwony, niebieski. Aha, czerwony, żółty. Jestem ciekaw, czy to tak ma być po kolei, czy... Nie, czekajcie. Co tam jest napisane na tym? Kumam, o co chodzi, że to, patrzcie, że icon must be sequence out in this exact order. A, bo to się da przesuwać, o Jezu.
Jezu, odjeżdżamy. No, za trudne. Nie zauważyłem tej strzałki. No i żegnajcie. Żegnaj, fabryko zabawek. Poppy Playtime. Hubi Ubi. Dobra, bo tu jeszcze coś może być, jakiś... coś do zebrania może przez okno. Ale jedziemy teraz, ale ciuchcia przyspiesza. Jezu, jak na rollercoasterze. Ładnie. Dobra, czyli to jest koniec tego. No, podobało mi się. Powiem wam, że podobało mi się. No, szkoda tylko, że nie wiedziałem, że to będzie takie długie, to bym sobie zrobił przerwę po drodze. A nie kręcił tu dwóch godzin, jeszcze dwie godziny po nocy. No, ale fajny, fajny. I nie wiem, co się ci ludzie tego Hugiego Ugiego przyczepili, jak tu nic takiego nie ma. Wszystko jest git. Gra jest bezpieczna. Tylko trochę trudna.